Aneta Adamska, dyrektor Centrum Prasowego UMCS i rzecznik prasowy UMCS, jest dzisiejszym gościem Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości. Witam serdecznie Cię, Aneto. Dzień dobry, witam serdecznie zarówno widzów telewizji akademickiej UMCS, jak i słuchaczy Akademickiego Radia Centrum. Aneto, zaprosiłam Cię, bo chciałabym porozmawiać na temat rekrutacji. 1 kwietnia ruszyła rekrutacja na wszystkie studia, czyli studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studia doktoranckie chyba też na naszym uniwersytecie, ale przede wszystkim chciałabym się skupić na studiach pierwszego stopnia, bo te szczególnie są interesujące dla osób, które za chwilę będą zdawały maturę, ale już jeszcze przed maturą, ale już mogą zapisywać się na studia. Jakie są najważniejsze zasady tegorocznej rekrutacji na studia na nasz uniwersytet? Jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. To oznacza, że 1 kwietnia rozpoczęliśmy internetową rejestrację kandydatów na studia w naszej uczelni. System został więc uruchomiony i każdy zainteresowany, spełniający odpowiednie kryteria, może oczywiście dokonać tego procesu rejestracji na studia. On de facto jest bardzo prosty, przebiega w kilku krokach, polega przede wszystkim na tym, że wchodzimy na stronę rekrutacja.umcs.pl. Tam zakładamy takie indywidualne konto, dzięki któremu możemy w pełni wybrać interesujący nas kierunek studiów, a następnie wprowadzamy dane osobowe, wyniki egzaminu maturalnego. No i właściwie to jest taki ostateczny krok związany z samym procesem rejestracji. Potem wnosimy opłatę rekrutacyjną i cierpliwie czekamy na wyniki. A te w tym roku zostaną ogłoszone 19 lipca. To nastąpi zarówno na indywidualnych kontach kandydatów, którzy dokonali procesu rejestracji, jak i zostanie w sposób tradycyjny wywieszony w formie papierowych list na poszczególnych wydziałach. Czyli w skrócie, od 1 kwietnia trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia w naszej uczelni. Szczególnie chętnie zapraszamy do udziału w tym procesie osoby pragnące aplikować na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Tego procesu rejestracji możemy dokonać do 9 lipca. Po tym czasie system zostanie zamknięty i 19 lipca ogłosimy pierwsze listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. W późniejszych dniach będą to terminy związane ze składaniem dokumentów oraz sukcesywnie będziemy ogłaszać kolejne listy rankingowe osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. Czy ja rozumiem, że ten formularz można uzupełniać i edytować, dlatego że no w tym momencie przed maturami jeszcze nie ma wyników matur, czyli w tym momencie może się kandydat zarejestrować, tak, założyć jakby taki swój formularz, a potem go po wynikach maturalnych uzupełnić o te oceny, które otrzyma na maturze? Dokładnie tak. Oczywiście osoby, które mają matury, egzaminy maturalne zdawane w latach wcześniejszych, nie ma przeciwwskazań, żeby pełnego procesu rejestracji dokonały już teraz. Natomiast wszystkie osoby, które będą zdawać tegoroczny egzamin maturalny, który nastąpi w maju, jak najbardziej będą musiały uzupełnić swój profil osobisty o to, co jest najważniejsze w tym procesie, czyli wyniki egzaminu maturalnego, czy to z poziomu podstawowego, czy z poziomu rozszerzonego. Nasza rekrutacja trwa w tym pierwszym etapie. Rejestrować możemy się do 9 lipca, także tak naprawdę jest kilka dni na to, aby dokonać pełnego procesu rekrutacyjnego. Od 5 lipca, kiedy maturzyści otrzymają wyniki, do 9 lipca, kiedy ten system jest uruchomiony na czas tej pierwszej, najważniejszej tury rekrutacyjnej. No tak, tylko że wypełnienie formularza i wypełnienie tego profilu takiego osobistego to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest warto wiedzieć, na co się zapisać i na jakie studia warto aplikować. Jaka jest oferta edukacyjna? Jakie są nowe kierunki? Jakie kierunki cieszyły się przez ostatnich kilka lat, nie wiem, 2-3 lata taką największą popularnością? Oferta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest naprawdę bardzo szeroka i różnorodna. Podczas tegorocznej rekrutacji proponujemy naszym kandydatom
ponad 80 kierunków studiów i blisko 250 specjalności. Także wszystkie osoby zainteresowane, czy to naukami humanistycznymi, czy społecznymi, czy ścisłymi, czy przyrodniczymi, z pewnością w tej ofercie znajdą coś dla siebie. Co roku również modyfikujemy dostępne kierunki studiów oraz znajdujące się na nich specjalności w związku ze zmieniającym się rynkiem pracy i potrzebami, konkretnymi potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców. I tak też się stało w tym roku. Proponujemy naszym kandydatom możliwość wyboru spośród czterech nowych kierunków studiów. Wśród nich jest pedagogika resocjalizacyjna, wśród nich jest anglojęzyczny kierunek data science, jest geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, jest nauczanie fizyki i informatyki. To są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe kierunki. Dodam jeszcze o kolejnej nowości na Wydziale Humanistycznym, jaką jest italianistyka, ucząca języka włoskiego, podstaw języka włoskiego i francuskiego. To jest ta nowa oferta skierowana do tegorocznych kandydatów, dostosowana do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, ale i również dostosowana do zmieniających się trendów wśród samych kandydatów na studia, bo warto zaznaczyć, że my już od kilku lat obserwujemy pewne stałe zainteresowanie kierunkami, które mają już pewną renomę, jeżeli chodzi o ofertę naszej uczelni. Będą to takie kierunki jak psychologia, prawo, jak zarządzanie, czy jazz i muzyka estradowa. To jest taka stała oferta rokrocznie, ciesząca się ogromną popularnością, zapewne przez wzgląd już na swoje stabilne usytuowanie i przez wzgląd na swoją markę. Ale warto również dodać, że w tej ofercie równie dobrze przyjmują się proponowane przez nas nowości. I wspomnę chociażby o kierunku kryminologia, na który, uwaga, w ubiegłym roku aplikowało aż 40 osób na jedno miejsce. Śmiało można stwierdzić, że był to jeden z kierunków w całej Polsce cieszący się największą popularnością. Mówiłaś o prawie 250 kierunkach, tak, i specjalnościach, które można wybrać na naszej uczelni. Tylko pytanie podstawowe, gdzie można szukać informacji o tych kierunkach? Bo jakby dla osób pracujących to jakby jest, mamy bardziej jak gdyby rozeznajemy się w tym, tak? Wiemy, jak funkcjonują poszczególne wydziały, gdzie jakby szukać tych informacji. Natomiast dla osób, które nie są związane z naszą uczelnią, no to może być kłopot. Gdzie i jak szukać informacji na temat kierunków studiów? Mamy kilka takich podstawowych kanałów do udziału, w których serdecznie zachęcamy. Pierwszym takim podstawowym jest oczywiście ten związany z samą stroną, dokładnie jest to system obsługi i rekrutacji. Zachęcamy serdecznie do wchodzenia na stronę www.rekrutacja.umcs.pl. Tam znajduje się pełny katalog kierunków, tam znajdują się szczegółowe informacje, terminarz rekrutacyjny, ale i również różnego rodzaju aktualności istotne z punktu widzenia kandydatów na studia. System jest naprawdę intuicyjny, więc serdecznie zachęcam młodzież do korzystania z takiej formy. I myślę, że warto w tym kontekście wspomnieć o tym, że nasza uczelnia już od dłuższego czasu, a w szczególności w tej trudnej sytuacji pandemicznej, w której się znajdujemy, zaczęła oferować kandydatom różnego rodzaju formy wirtualnych spotkań. Przypomnę, że nie jest możliwe oczywiście tradycyjne spotkanie, które od wielu lat preferowaliśmy w ramach tradycyjnych drzwi otwartych, na które zjeżdżało się kilka tysięcy młodych osób. W tym roku proponujemy formułę wirtualną dla wszystkich zainteresowanych kandydatów na studia w naszej uczelni. Oznacza to, że podjęliśmy się realizacji cyklu 12 webinarów. Są to tak zwane wydziałowe wirtualne drzwi otwarte naszej uczelni. Co tydzień prezentujemy naszym kandydatom ofertę
poszczególnych wydziałów naszej uczelni. Już dzisiaj mogę serdecznie zachęcić do oglądania webinaru 15 kwietnia. Będziemy prezentować ofertę Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz 22 kwietnia, kiedy to zaprezentujemy ofertę Wydziału Chemii. A wszyscy kandydaci, którzy nie mogli wziąć udziału w już zrealizowanych, emitowanych webinarach, oczywiście zapewniam, że nic straconego, mogą cały czas obejrzeć te treści, zapoznać się z nimi poprzez Facebooka uczelnianego czy wejście na stronę umcs.pl. A w tych treściach prezentowaliśmy nie tylko ofertę kształcenia na naszej uczelni, nie tylko zasady rekrutacji i udziału w tym procesie, ale również pragnęliśmy przekazać w miarę prosty sposób, jak wygląda życie akademickie od kuchni i pokazać naszym kandydatom, że nauka na naszej uczelni to nie są tylko kolokwia, nieprzespane noce, egzaminy i stały proces kształcenia, ale to jest również możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań, możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich, możliwość rozwijania swoich zainteresowań zarówno na polu kulturalnym czy sportowym, bo taką szeroką ofertę poza zajęciami dydaktycznymi również uczelnia posiada. Wspomnę również, że wraz z początkiem pandemii w ubiegłym roku my już dostosowaliśmy ten przekaz do młodzieży, mając świadomość tego, że nie będziemy mogli spotkać się w sposób tradycyjny i wystartowaliśmy z akcją UMCS online. Prowadzona jest cały czas baza wiedzy zawierająca różnego rodzaju artykuły czy poradniki właśnie dla naszych kandydatów na studia. Jesteśmy dostępni poprzez media społecznościowe. Serdecznie zachęcamy do kontaktu poprzez używanie Facebooka czy Twittera. Jesteśmy również dostępni mailowo czy telefonicznie. Pracownicy Biura Rekrutacji UMCS stale odpowiadają na wszelkiego rodzaju wątpliwości czy nurtujące kandydatów pytania. Więc generalnie nasz dostęp dla wszystkich zainteresowanych jest stale otwarty, a dodatkowo proponujemy również różnego rodzaju możliwości spotkań w świecie wirtualnym. Tak, że z jednej strony mówiłaś o tych wirtualnych drzwiach otwartych. No myślę, że to jest jakaś forma zastępcza, na pewno nie na troszkę na zupełnie innej zasadzie funkcjonująca niż te tradycyjne tak zwane drzwi otwarte, wtedy kiedy można było bezpośrednio porozmawiać z pracownikami czy z osobami już studiującymi na danym wydziale. No ale musimy się dostosować do tych czasów, jakie mamy i ta oferta jest dość szeroka. Czy te informacje na temat poszczególnych wydziałów czy poszczególnych kierunków znajdują się tylko na głównej stronie UMCS, czy też na stronach wydziałowych? Bo chciałabym tutaj naszych słuchaczy, szczególnie tych młodszych, w sensie kandydatów na studentów na naszą uczelnię, także zainteresować stronami wydziałowymi, żeby tam też poszukiwali tych informacji o konkretnych kierunkach i specjalnościach na danym wydziale, który ich interesuje. Oczywiście zapraszamy serdecznie nie tylko na stronę UMCS i do zakładki kandydat, ale również na strony wydziałowe. Zapraszamy serdecznie do przeglądania i polubienia naszych mediów społecznościowych, w szczególności Facebooka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tam również znajdują się i są publikowane materiały wideo realizowane w ramach cyklu 12 webinarów wydziałowych drzwi otwartych. Zachęcamy również serdecznie do przyglądania i zapoznawania się z treściami dostępnymi na kanale YouTube Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tam również znajdują się treści publikowane wcześniej dotyczące czy to wirtualnych drzwi otwartych organizowanych w ubiegłym roku, czy aktualnie organizowanego cyklu 12 webinarów poszczególnych wydziałów uniwersytetu, czy to różnego rodzaju spotkania z ekspertami, wykłady popularno-naukowe. Tam te wszystkie treści w formie wideo są dostępne. Jeżeli ktoś preferuje formę pisaną, serdecznie zachęcam do przeglądania zakładki
kandydat na stronie UMCS, tam się znajduje cykl różnego rodzaju artykułów i poradników skierowanych do młodzieży. Także tych form przekazu informacji o naszym uniwersytecie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oczywiście dodatkowo serdecznie zachęcam również kandydatów na studia do kontaktu telefonicznego i do kontaktu mailowego. Czas nam się kończy, ale jeszcze jedna rzecz dotycząca, bo tego nigdy za mało, dotycząca dat. Czyli 1 kwietnia ruszyła rekrutacja, pełny jakby nabór i możliwość zarejestrowania się jako kandydat na naszej uczelni jest do 5 lipca, tak? Jest do 9 lipca. 1 kwietnia uruchomiliśmy internetową rejestrację kandydatów. Możemy rejestrować się na interesujący nas kierunek studiów do 9 lipca. Jest to oferta skierowana przede wszystkim dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, czyli te studia 3-letnie bądź 3,5-letnie w przypadku naszej uczelni oraz dla kandydatów na studia jednolite magisterskie, czyli te tak zwane studia 5-letnie. W przypadku naszej uczelni będą to kierunki takie jak fizjoterapia, grafika, malarstwo, prawo, psychologia, ale i również pedagogika specjalna czy pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. To są kierunki studiów jednolitych magisterskich 5-letnich. I tutaj do 9 lipca serdecznie zachęcamy na rejestrowanie się. Ten terminarz dotyczący studiów drugiego stopnia, on troszeczkę przedstawia się inaczej. Oczywiście rejestracja jest otwarta, możemy aplikować, natomiast generalnie obserwujemy taki trend zainteresowania kierunkami studiów drugiego stopnia, czyli tych studiów 2-letnich w późniejszych etapach, czyli głównie bliżej września. No i do 9 lipca rejestrujemy się w systemie, po czym system zostaje zamknięty do czasu ogłoszenia list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia, czyli do 19 lipca. Po tym terminie będziemy sukcesywnie przedstawiać daty związane z obowiązkiem zgłoszenia chęci ostatecznej chęci podjęcia studiów na uczelni, czyli złożenia dokumentów. I to jest również bardzo istotne, może tutaj jeszcze dodam, że dokumenty możemy złożyć osobiście, możemy złożyć przez pełnomocnika oraz przez operatora pocztowego. I to jest niezwykle istotne, że samo zielone światełko w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia mówiące nam o tym, że dostaliśmy się na upragniony kierunek studiów, nie jest równoznaczne z faktem, że my już jesteśmy pełnoprawnymi studentami Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Musimy pamiętać o tym, żeby w odpowiednim terminie dokonać ostatecznego procesu rekrutacji, czyli złożyć dokumenty poświadczające naszą chęć studiowania, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopię świadectwa dojrzałości. Musimy również złożyć zdjęcie w wymiarach 35x45 mm, dokładnie takie jak do dowodu osobistego, aby ten cały proces rekrutacyjny był dopełniony i abyśmy pełnoprawnie 1 października mogli wziąć udział w uroczystych immatrykulacjach. No tak, także trochę pracy przed naszymi kandydatami i przyszłymi studentami jest. Ale miejmy nadzieję, że pomimo tych trudności wynikających z tej rzeczywistości, która jest trudna i trochę nas tutaj obciąża psychicznie przede wszystkim, poradzimy sobie ze wszystkim. Ja jestem święcie przekonana. Od kilku lat widzimy taki stały trend związany z niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów na studia w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Mimo pandemii, mimo postępujących ruchów migracyjnych, i mimo widocznego już od kilku lat niżu demograficznego. Jesteśmy więc dobrej myśli i liczymy również w tym roku na identyczne zainteresowanie zarówno polskich, jak i zagranicznych kandydatów na studia w naszej uczelni, których również jest bardzo dużo. Przypomnę, że w tym roku aż 1800 osób to studenci zagraniczni kształcący się w UMCS. Jest to aż 10% ogółu wszystkich studentów naszej uczelni. Ich również serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej anglojęzycznej oferty kierunków studiów. Tak. Zapraszamy naszych maturzystów, naszych, czyli mówię tegorocznych, tutaj kończących szkoły średnie w naszym kraju, ale zapraszamy także studentów zagranicznych. Bardzo Ci dziękuję za te niezwykle
konieczne do tego, żeby zostać najpierw kandydatem, a potem zostać studentem informacje. Odsyłam wszystkich naszych zainteresowanych słuchaczy na stronę, główną stronę UMCS-u, czy też strony wydziałowe, a przede wszystkim na zakładkę kandydat, bo tam wszelkie informacje można znaleźć. Moim i Państwa gościem była Aneta Adamska, dyrektor Centrum Prasowego UMCS. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Zachęcam oczywiście do aplikowania na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wszystkich zainteresowanych podjęciem kształcenia na największej uczelni, w największym ośrodku naukowo-badawczym we wschodniej Polsce. Zapraszam serdecznie.